czas na smoki z Komodo. Półtora godziny do parku. Znaczy jesteśmy już na terenie parku, ale półtora godziny zostało nam do dopłynięcia, powiedzmy, do punktu zrzutu naszego, skąd zaczniemy zwiedzanie. Znaczy zwiedzanie. Szukanie baranów. Jedziemy. Pan łapie rybki na włócznie. Jesteśmy w porcie na wyspie Komodo. Jedziemy szukać waranów, największych jaszczurek. Uwaga, samców na wolności to jakieś 79-190 może więcej kilogramów. O, zobaczymy jak to będzie. Więc co, w rozmiarze, a rozława. Możecie sobie tylko wyobrazić te potwory. Oj, tylko z grzeczności. Nie będę odpowiadał tutaj przed kamerą. Pierwszy waranik. Mniej więcej wyglądają tak. Nie wiem, czy to samiec, czy samica. Ogólnie samice są mniejsze od samców. Samice składają jaja. Wiadomo. Znano też przypadki, gdzie samice złożyły jaja bez samców nawet. Faceci nie są potrzebni do szczęścia. Idziemy średnim szlakiem. Grupa cała, jeden przewodnik z parku, ranger tak zwany, plus jeszcze nasz przewodnik z tyłu zamyka obstawę, tak, kijek. Taki jak na proce, coś takiego rozgałęciony, żeby to wszystko usunąć. Tu wszystko warany usunąć. Duże smoki zjadają małe smoki. Czyli trzeba uciekać na drzewo, tak jak pan mówi. Małe smoki żyją na drzewach. Na wyspie nie ma drapieżników zagrażającym jaszczurkom. Także to jest największy predator tutaj. Ogólnie udowodniono też, że warany z Komodo mają jad. Oprócz 50 różnych bakterii, które są w ich 60 zębach. Więc tak to wygląda. Ten jest malutki okazik. Leży sobie spokojnie, czeka na ofiary. Jak widzimy, dużo tych ofiar tutaj, ale panowie mają kijki i póki co się nie ruszę. Speak with you. Terima kasih. Sama. Okay, good. So you said me again. Tremakasi. Sama. Lekcja tego indonezyjskiego. Zawsze coś wyciągniemy z tego, z tej wycieczki, opowiem, bo ścieżka wygląda tak, autostrada przygotowana konkretnie. Good morning, salamat pagi. Salamat pagi. Too many words at once. Salamat pagi? Pagi. Pagi. Salamat pagi. Salamat pagi. Terima kasih. Sama. Selamat pagi. Leżą sobie dwa. Czekaj. Komodo gay. W cieniu, na żarcie. Trzy. Dwa, jeden z tyłu. Widzieliśmy cztery warany, ale one wszystkie są przyzwyczajone, żeby być w tych miejscach, mi się wydaje. Na pewno są dokarmiane, bo turyści jednak płacą takie sumy. Za wejście do parku byliby raczej rozczarowani. No. Dwie duże jaszczurki i tyle zamieszania, wiecie? Nie, ale śmieję się, ale fajnie zobaczyć coś takiego. Bo tylko w Discovery albo w jakichś innych przyrodniczych programach się oglądało. Fakt faktem, teraz sobie odpoczywają i się lenią, nic nie robią. Jeden za drugim. Robisz zdjęcia? A ten tutaj sobie leży i nic nie robi. Oh my dear. Narąbaliśmy się jednym piwem. Na pół. O. Różowa plaża. Nie jest taka różowa, bo to jeszcze nie sezon na korale. Różowe, które tutaj rosną. Ale
Delikatnie, delikatnie widać. Czym na to zasłużyliśmy? Zdrowe jak moje buczki, patrzcie. Nie no, trochę widać, nie? Widać. No patrz. Jest tego sporo lasku. Pięknie, nie? Marzenie. Powiem wam tak. Na pierwszy, początkowo specjalnie byliśmy jakby zadowoleni z tego wyjazdu łódką, ale po przeliczeniu kosztów teraz wyszliśmy na tym naprawdę bardzo dobrze. Do tego nie musisz się martwić o nic, jedzenie podane pod nos. Jesteś dowieziony do punktów wszystkich. No może nie na czas, bo to Bali time, Indonesian time, wszędzie. Ale nie ma też problemu, nie ma znaczki. Po prostu cieszysz się. Cieszysz się i relaksujesz w cieniu drzewka. Wschód słońca na wyspie Padar. Powiem wam, że trochę się zmachałem. Ciepło, ciemno, ale dałem radę. Trasa nie jest jakaś wymagająca specjalnie. Przygotowano ścieżkę, schody wylane, także nie ma problemu z dojściem najmniejszego. Ostatni odcinek jest delikatnie trudniejszy, ale to też bez większego problemu da radę pokonać. Teraz kontemplujemy. Dobra, słonko wzeszło. A tam na dole możecie zobaczyć nasze łódeczki, znaczy naszą łódeczkę w otoczeniu innych. Teraz dużo lepiej widać. I to nie jest sezon jeszcze. Lipiec, sierpień. Ponoć jest masa ludzi, także no w sumie szczerze dobrze przyjechaliśmy w tym ramadanie. Z drugiej strony wyspy też jest pięknie. Fajna zatoczka. Wygląda jakby to był kiedyś krater wulkanu. Dla takich widoków było warto wstać o tej 5 rano, wam powiem. Teraz widać więcej, jak wygląda droga. Tak jak mówiłem, nie jest tragicznie, ale powrót, kurde, piękny. No już nie będę się powtarzał, że jest super, ale sami widzicie, jak jest. Już czekają strageniarze na turystów. Polskie gwiazdy na indonezyjskim morzu. Żarcie smoko. Przynęty. Ha, ha, ha. Jesteśmy na drugiej wyspie z waranami. Rinka Island. To jest gwiazda francuska Agatę.
tutaj przystań. Zwożą małymi łódeczkami wszystkich tutaj i niedługo będziemy startować. Jeszcze nie przedstawiliśmy najważniejszej tutaj osoby, pana Bintanga. To jest jego nowa ksywka, trzeba zapamiętać. Proszę pokazać twarz do słońca, żeby wszyscy wiedzieli, o kogo to chodzi. Proszę bardzo. Pan Bintang jest w dobrym humorze od rana. Ma wakacje jak należy. Jako, że nie chcemy dźwigać zbędnego szkła, pan Bintang stwierdził, że wyzeruje całe piwo. Jedna sztuka tylko dzisiaj. Mamy tylko jedną sztukę. Jeszcze od wczoraj slalom chodzi. Wczoraj nie było picijaństwa wcale. No. Pomówienia. Pomówienia. Zaczynamy spacer. No proszę, na dzień dobry. Nie trzeba ich dzisiaj nawet szukać. Yesterday went like 1 meter. Yeah. Reika Island jest bardziej obfita, wam powiem. Smoki. Dużo mniejsze, ale już widzieliśmy 5. Słabo to widać, ale jest 8 sztuk. No bliżej nie podejdę. Powiem tak, przyszliśmy, nie wiem, może z 5 minut i widzieliśmy już z 15 smoków. Małe, duże, samice, samce. I to jeszcze małpy. No, małpy, bawoły, naprawdę ta wyspa jest dużo bardziej przyjemna. Ogólnie jakoś tak fajnie nawet siedzi tutaj, nie? Tak. Dużo przyjemniej. Tam jakoś na tym Komodo było, nie mówię, że było źle. Fajni przewodnicy byli. No, ale tutaj jest dużo, dużo więcej, no. Także tak to wygląda. Arkadiusz Makowski. Smaczne podróże. Tyle zostaje z jelonka, którego dopadnie waran. A więc tak. Przeszliśmy jakieś 2 km. Więcej waranów nie spotkaliśmy, bo wszystkie są w cieniu, a nas przyciągnięto po ścieżce. Bardzo nasłonecznione, jak widzicie, nieosłoniętej od słońca, zero cienia. Spragnieni zostaniemy na pewno zaproszeni do restauracji, gdzie czeka na nas zimny bintang za 50 tysięcy rupii indonezyjskich. I coś czuję, że nie omieszkam go kupić. Koniec wycieczki. Ale smoki sobie leżą i nic sobie z tego nie robią. Dobra, koniec 4-dniowego rejsu z Lombok do Flores. Między innymi był park narodowy Komodo i dużo więcej innych atrakcji. Tak naprawdę całą listę zobaczycie na blogu, bo było tego masę i sam jeszcze nie ogarniam, gdzie byliśmy dokładnie, ale sporo atrakcji naprawdę. I cenowo wyszło naprawdę tanio. Porównując wejście, jak już wspominałem wcześniej, bardzo opłacalne. Witamy w naszym nowym lokum. Tym razem jest chatka bambusowa. Trochę zatęchła, ale to nic.
łoże jest coś a la moskitiera jest, ale my będziemy używać swoje, bo to są jakby zwykłe firanki. Klimy nie ma, ale mamy wiatrak. Właściwie mamy dwa wiatraki, ale mamy tylko jeden włącznik. Właśnie jeszcze szukam niestety jeden włącznik, ale dobrze, że mam swój przedłużacz. Toaleta, standard pięciogwiazdkowy, wiaderko do podmywania, kranu nie ma, ale siatka na komary. Ogólnie z ciśnieniem też problem, ale coś, czego oczekiwać za takie pieniądze. Ale widok, proszę was. No sami powiedzcie. Nie pięknie. Mówię, nie ma jakoś specjalnie szału, ale jest niestety. Spocona gwiazda Agatę. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest, bo sam nie patrzyłem. Dobra, muzułmanie już się modlą. Mamy piosenkę z dedykacją. Oj, czuję, że to będzie dobre wyjazd.